właśnie mieliście ćwiczenia typowe na refleks. To jest takie stare przysłowie, że nie ma biegnie do obrony. Jak myślisz, to jest prawdziwe przysłowie, czy taka bajka dla dzieci? Zależy, jak się popatrzy. Gdyby nie było piłek do obrony, to by nie padały bramki, nie? Aha, czyli to nie jest prawda, tak? No, wydaje mi się, że nie. Pewnie, że można wyciągnąć wszystko. Ty możesz to rozwinąć? Po dzisiejszym ćwiczeniu, dzisiaj były ćwiczenia typowe na refleks, tak? Tak jest. Szczególnie druga część treningu naszego była o refleksie, czyli szybka reakcja. Takie sytuacje występują w meczu. Wiadomo, że nie przez te piłki, które były ułożone przed bramką, ale często przez teren, który jest gdzieś tam po boiskach i nie sprzyja bramkarzom. Sam wiem, parę bramek takich straciłem, także o to chodziło w tym treningu. Czyli nasi bramkarze będą wierzyć w przysłowie, że nie ma piłki do obrony, tak? No wiadomo, jak jesteś na bramce... Bardzo dobrze, bramkarze. Mistrz bramkarze. Trenerze bramkarze, bardzo dobrze. Zostajesz tutaj pochwalony przez naszego bramkarza. No to super, że coś już umie po polsku. To pierwsze go właśnie uczyłem to zdanie, żeby się nauczył. No i o czym to mówiliśmy? O piłkach nie do obrony. Aha, piłki nie do obrony. No jak się jest bramkarzem, to wiadomo, że można się tłumaczyć, że to nie do obrony. A teraz jestem po drugiej stronie, to ja teraz twierdzę, że wszystko jest do obrony.